To co dla mnie jako dla katolika i też dla takiego człowieka, którego ojciec był bardzo blisko papieża, ja o tym piszę w książce Hipokryzja, że mój ojciec jako korespondent z Watykanu wręcz zlał mi się z Janem Pawłem II. No to wiadomo, że kochasz swojego ojca, to też ta miłość ojcowska trochę no, spływała też na postać Jana Pawła II, ale dzisiaj w świetle tego filmu. Zresztą już poprzedni film, poprzedni film z cyklu Bielmo bardzo mną wstrząsnął, ale ten pokazuje, że w zasadzie, no nie ma co zbierać z tego mitu. Ten mit już wylądował na śmietniku i teraz będziemy mieli do czynienia z wielką akcją próby jego wskrzeszenia. I to dla samej pamięci o Janie Pawle II, dla prawdy, pamiętam i pamiętacie chyba wszyscy Państwo, tylko prawda nas wyzwoli. Prawda nas wyzwoli. Wspomniałeś o procesie beatyfikacyjnym. Uważasz, że on został przeprowadzony tak szybko, aby pewne fakty nie zdojrzały ujrzeć światła dziennego? Nie, nie powiedziałbym tak, że, że, że to dlatego, ale wyraźnie, no, bardzo się z tym śpieszono. To była istotna rzecz dla Kościoła. Kościół rozpromował papież Jan Paweł II. To był pierwszy pan w stolicy Piotr który przewędrował, przepielgrzymował cały świat. Przypomnę, że po jego śmierci nawet jedno państwo zniosło karę śmierci, a doszło do bezprecedensowego, oczywiście bardzo krótkiego sojuszu Krakowi, z Wisłą Krakówki boli, więc bardzo e, krótkiego. Bardzo krótkiego, ale to właśnie pokazuje, że trzeba było właśnie zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Ludzie widzieli, że ten efekt Jana Pawła II... Mm, prędzej czy później się skończy. Pamiętasz, mówiono o pokoleniu p 2 to wszystko jakby jest mocno passe i widać, że szybko się wygasiło, że na tym pierwszym szlochu rozpaczy całego społeczeństwa, większości społeczeństwa szybko to się gdzieś rozeszło po kościach i myślę sobie, że ci, którzy tak szybko chcieli papieża ustanowić świętym uciekali na pewno od wielu niewygodnych faktów, ale to też nie jest taka sytuacja i będę bardzo twardo to mówił, że ustalenia Marcina Gut Przekreślają wielkość Jana Pawła II, i to jest y, dla mnie katastrofa osobiście, bo to jest taka historia, że te wielkie postaci jednak nie potrafiły y, stanąć w prawdzie odpowiednio wcześnie. Ukrywali to, to była jakaś nie, y, ciemna dla nich karta, i zamiast uderzyć się w piersi, to, y, to wyhodowali takiego potwora, który później drapie ich pamięć. I y, tak jest y, zarówno z Baumanem, z profesorem, jak i z Lechem Wałęsą. I trochę inaczej jest jednak z Janem Pawłem II, bo on nie żyje. I to jest dla mnie największa katastrofa jako dla osoby wierzącej jako dla osoby rozgotanej Franciszkańską III i w ogóle całą działalnością, która no, absolutnie Marcin Gutowski pokazał nam, jako wszystkim ludziom mediów i historykom pokazał nam, jak bardzo nie odrobiliśmy lekcji i ostatecznie udowodnił, że sami sobie jakoś wprowadziliśmy prewencyjną cenzurę, nakładaliśmy kaganiec, zarówno media, jak i polityk. Politycy, i dzisiaj ten szlam, który będziemy mieli, który nie będzie żadną dyskusją o faktach, jest no, do niczego dobrego nie prowadzi. Tyle tylko, że oczywiście mi trunął, a w następstwie niego nie będzie jakiejś choćby minimalnie obiektywnej prawdy. No to, co mnie szczególnie bulwersuje, to jest właśnie reakcja prawicy na dokument Gutowskiego. A politycy huralnie stwierdzili, że to zaplanowany atak na świętego Polaka przy użyciu esbeckich fałszywek, bez jakiejkolwiek gotowości. Do dyskusji, chęci poszukiwania prawdy. No właśnie, jak możemy oceniać wiarygodność tych dokumentów, które Marcin Gutowski pokazał w swoim materiale? To ja trochę ucieknę od odpowiedzi, bo tak, ja nie widziałem kontekstu w, 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 tych dokumentów, nie czytałem całych teczek operacyjnych, danych agentów i tak dalej. Natomiast po pierwsze wierzę w rzetelność Marcina Gutowskiego, wiem, że on nie ferował wyroków, a po drugie, i chyba najważniejsze, to nie jest prawda. Co mówią politycy prawicy? To nie jest prawda, że dokumenty, że, że, że to jest po pierwsze, nie jest to prawda, że to jest atak, po drugie, nie jest to prawda, że jest oparty na dokumentach hezbeckich, bo to jest półprawda, a półprawda to całe kłamstwo. Ten dokument jest bardzo głęboki i nie opiera się wyłącznie na materiałach i owskich On się opiera na relacjach ludzi, na relacjach ofiar tych księży, którzy tutaj są antybohaterami. Przecież najbardziej wstrząsni, Wstrząsająca dla mnie sytuacja z tego filmu to jest, kiedy Marcin Gutowski pyta tych poszkodowanych, którzy byli molestowani przez księdza w małej wiosce, o której naz nazwie nawet nie słyszałem wcześniej. Pyta się ich, dlaczego teraz dopiero to mówicie, a, a, a te osoby mówią, bo dopiero pan do nas przyszedł. I to jest to. I to jest całe klucz tej historii. I tak naprawdę, gdybyśmy wycięli wątki jezbeckie, to też byśmy mieli równie wstrząsający materiał. Ale gdybyśmy je wycięli, to byśmy nie mieli całości prawdy. No właśnie taki jest dylemat dziennikarza. I tutaj też odkłammy trochę te powtarzane jak mantra, pustosłowie o tym, że to jest jakiś atak na Jana Pawła II. Nie, proszę Państwa, to nie jest atak. Zresztą mogę polecić też wszystkim rozmowę którą przeprowadziłem z Marcinem Gutowskim kilka miesięcy temu. I niech Państwo posłuchają i sami ocenią, czy on ferował wyroki, to czy... teraz na ekranie pojawi się link do rozmowy. Tak, zapraszam do odsłuchania. Już wtedy Marcin Gutowski, mimo że go zachęcałem, prowokowałem, wystawiałem mu piłkę, absolutnie uciekał od jakichkolwiek ostatecznych yy, diagnoz i hmm. mówił tak, ja zachęcam wszystkich do badania prawdy, zachęcam do tego, żeby badać te tropy. I kto zbadał te tropy z poprzedniego filmu, gdzie on pokazywał między innymi osobę, która była ofiarą jednego z drapieżców seksualnych i rozmawiała z papieżem? I to jest najbardziej wstrząsający dla mnie moment, który pokazuje, z jaką. Pustką, z, jaką, z jakim brakiem empatii się zdarzały te, zderzały te osoby, bo to jest y, tak naprawdę historia, która stawia pytanie: czy Jan Paweł II, będąc wielkim, bo nikt nie kwestionuje tej wielkości, to nie ma żadnego ataku na to, że on balił komunizm, że y, zbudował taką. Przyczynił się do obrania No komunizm. tak, że zbudował y, y, pod, podwaliny pod to, co później y, stało się w sierpniu 80, przełożyło się na Solidarność, że Oczywiście wzywał do, do stąpienia Ducha Świętego na tę ziemię i wielu pewnie uważa, że za jego sprawą y, taki Duch Święty y, gdzieś tam towarzyszył i inicjował solidarność i upadek komuny. Nikt tego w zasadzie nie próbuje kwestionować i tutaj znowu Marcin Gutowski mówił sprawdźcie, czy ktokolwiek y, sprawdził poprzednie jego ustalenia albo fakty, no nie jest tylko gadanie, że to jest nieprawda i ja. Tak. Słuchasz podcastu Radio Z. To wróćmy jeszcze do tej reakcji części sceny politycznej, bo prawica przez ostatnie trzydzieści kilka lat wykorzystywała dokumenty SB do walki politycznej, niszczenia przeciwników, na przykład wspomnianego wcześniej Lecha Wałęsy. No, wówczas nie kwestionowano wiarygodności tych materiałów, a tutaj wszyscy są zgodni, że dokumenty na pewno muszą być fałszywe. No, Hipokryzja trochę. No totalna hipokryzja i to hipokryzja, która niestety jest wpisana w taką grę polityczną, cyniczną grę polityczną, którą uprawia prawica. I tutaj, w zasadzie, dla obiektywizmu, powinienem postawić przecinek i powiedzieć, ale przecież też poprzednicy tak samo robili. No nie, no nie robili tak samo. Znaczy tutaj mechanizmy to jest porównywanie kopca Kościuszki do kopca Kreta. No mniej więcej taki kopczyk Kreta mogłaby usypać sobie opozycja w poprzednich latach, co też nie świadczy zresztą dobrze o nich, bo oni raczej robili to z takiego wyrachowania i niechęci do no, robienia sobie problemów, bo zanim pojawiły się filmy sekielskich, to jednak no jeżeli atakowałeś Kościół, to byłeś od razu zrzucany do tej takiej grupy antykościelnych antyklerykalnych lewaków rzeczywiście tak było i to wszystko zmieniło się w momencie kiedy takie osoby jak sami wierni jak na przykład Roman Miotka Justyna Zorn ludzie którzy zrobili ruch wiernych na Pomorzu i doprowadzili do ukarania chociaż symbolicznego ale doprowadzili do ukarania arcybiskupa Leszka Słowo Jakudzia, to to że katolicy sami zaczęli domagać się od swoich hierarchów prawdy spowodowało że Jakieś procesy ruszyły w kościele, a później stało się to, że Kościół się przytulił do PiSu, uratował się od procesów karnych, które ewidentnie grożą niektórym hierarchom za ukrywanie pedofilii. No i mamy teraz Kościół jako zakładnika polityki pisowskiej. I ostatnie wybory, w których Kościół, który jednoznacznie poprze prawo PiS w tych wyborach, będzie czynnikiem istotnym, a później Runia, i później Ale... będzie po całym autorytecie. Zwróć uwagę, że część katolickich publicystów, ale także duchownych ze zdecydowanie większą racjonalnością komentowała ten reportaż. Zresztą sam episkopat w tym swoim takim lakonicznym, ogólnikowym komunikacie, jednak stwierdził, że te fakty przedstawione przez Gutowskiego powinny być dalej badane i weryfikowane. I to jest klucz, i to jest najważniejsze, co umyka. Widzisz, to jest właśnie najważniejsze. Zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli sam episkopat mówi, że powinniśmy badać dalej, to dlaczego będziecie wpisywać się w idiotyczną narrację to są ubeckie kwity, atak polityczny, chęć, nie wiem, jakiejś europejskiej lewicy do desakralizacji życia w Polsce i ataku. Zniszczenia atak. narodu. No to jest bzdura, no przecież to jest totalna bzdura. I zobacz jak to... Od... Jezu, to jest straszne, bo teraz uświadomiłem sobie dokładnie, yy, po tym co powiedziałeś, że PiS jest, no absolutnie zdominował nawet ten cały episkopat. Ważniejsze jest to, co ci mówi partia rządząca na temat Kościoła, niż to, co ci mówi Komisja Episkopatu Polski, bo to politycy PiSu powtarzają, cały czas robią jakieś. Idiotyczne uchwały, to, to, które mają bronić Jana Pawła II, no to jest przeciwskuteczne, znaczy dla pamięci o Janie Pawle II, dla e, tych wszystkich dobrych rzeczy, które on zrobił, to jest totalnie niszczące, a politycy pis mają to w nosie: dla nich istotne są tylko i wyłącznie wybory. Oni sami się bardzo przyczyniają do tego, żeby niszczyć mit, już go zniszczyli, moim zdaniem, takim spójnym sojuszem Kościoła e, z e, tronu z ołtarzem, e, a teraz e, idą jeszcze Dalej. To jest taka tak naprawdę ostatnia gra kościelną kartą Jana Pawła II, ale ona się skończy tym, że społeczeństwo znowu się podzieli. No i na pewno na ten moment stwierdzam, że będzie to sprzyjać, będzie to przeciwko opozycji, a będzie to, za, no będzie to służyć pisowi. To mnie bardzo smuci z perspektywy tej osoby, dla której Jan Paweł II jest autorytetem i która, widząc wszystkie jego no, słabości, i błędy, które popełniał, uważa, że jest to bardzo ważna postać i w moim życiu zawsze będzie bardzo ważną i, i, i mnie to osobiście boli, to, to, to czego się dowiedziałem, ale przecież nie będę zamykał oczu i mówił, że tak nie jest, bo nie chcę wierzyć, bo, bo to psuje mo, m, moje poglądy i no,